Chciałem wszystkich serdecznie przywitać w skromnych progach Kościoła Chrześcijan Baptystów z okazji czwartej ekumenicznej Drogi Światła. Pieśnią przywitała nas z hola z sąsiedniej parafii Piotra i Pawła, bardzo ważną pieśnią, przesłaniem, a mianowicie przesłaniem przypominającym nam, że Chrystus zmartwychwstał. I to jest, można by powiedzieć, główny temat, motto tego spotkania Drogi Światła. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, które wnosi światło do naszego życia. Chciałem przywitać wszystkich duchownych, przedstawicieli różnych kościołów z terenu Łodzi. Pozwolę sobie wymienić jedną osobę tylko, metropolitę łódzkiego, arcybiskupa Grzegorza Rysia, razem właśnie z przedstawicielami duchownymi, pastorami kościołów łódzkich. Mi przypadła w udziale pierwsza stacja, więc pozwólcie, że przeczytam wyrywki fragmentu z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, 15 rozdział. Takie słowa, mówi apostoł Paweł: przekazałem wam bowiem na początku to, co i ja przejąłem, że zgodnie z Pismem Chrystus umarł za nasze grzechy, został pogrzebany, trzeciego dnia wskrzeszony z martwych zgodnie z Pismem, że ukazał się Piotrowi, potem 12, następnie ukazał się więcej niż 500 braciom jednocześnie, z których większość żyje do dzisiaj i niektórzy pomarli. Później ukazał się Jakubowi, potem wszystkim apostołom, a jako ostatniemu ze wszystkich, jako poronionemu płodowi, ukazał się także mnie. Jednak głosi się, że Chrystus, jeśli się głosi, że Chrystus został wskrzeszony z martwych, dlaczego niektórzy pośród was mówią, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli zaś nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wskrzeszony. A jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, daremne jest nasze głoszenie, daremna też jest nasza wiara. I ten fragment kończy apostoł Paweł słowami: jednakże Chrystus został wskrzeszony z martwych jako pierwszy z tych, którzy umarli. To jest przesłanie tego wieczoru. Chrystus zmartwychwstał. Zmartwychwstanie jest największym wydarzeniem w dziejach całej ludzkości. Jest kamieniem łączącym, jeśli nie kamieniem węgielnym w łuku chrześcijaństwa. Bez niego wszystko się rozpada, nic się nie trzyma razem. Nie ma sensu, bez zmartwychwstania nie ma nadziei. Bez zmartwychwstania nie byłoby chrześcijaństwa, bez zmartwychwstania nie byłoby nas tutaj. Zmartwychwstanie Jezusa nie jest częścią legend, bajek, opowieści, a nawet nie jest tylko zwykłym religijnym symbolem. Zmartwychwstanie Chrystusa jest historycznym faktem, który nie podlega dyskusji. W kontekście którego nawet wielu sceptyków podważało, jednak to jest historyczny fakt, fakt zmartwychwstania. Ten fakt jest lepiej udokumentowany niż życie cesarza Juliusza albo Aleksandra Wielkiego. Czy jesteśmy tego świadomi? A jeśli to jest fakt, jak mówi apostoł Paweł, jeśli Chrystus zmartwychwstał, to jakie są tego konsekwencje? Po pierwsze, zmartwychwstanie Jezusa jest dowodem na to, że to, co Jezus mówił o sobie, że jest Synem Bożym, że jest Bogiem, jest prawdą. Apostoł Paweł rozpoczyna swój list do Rzymian, mówiąc, że zmartwychwstanie potwierdziło to, że Jezus był Synem Bożym, jednocześnie potwierdzając, że On był tym, kim, za kogo się podawał. Zmartwychwstanie jest również nadzieją i potwierdzeniem mojego i twojego zmartwychwstania. Bez zmartwychwstania Jezusa każdy nadal jest martwy w swoich grzechach. W liście do Rzymian apostoł Paweł przypomina nam znowu, że Jezus został wydany na śmierć za nasze grzechy i wzbudzony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Bez Jego zmartwychwstania nadal jesteśmy potępieni w naszych grzechach. Nie ma ratunku, nie ma nadziei, nie ma życia wiecznego bez zmartwychwstania Chrystusa. I trzeci fakt, czy wniosek dla nas bardzo ważny, że zmartwychwstanie Jezusa jest zapowiedzią twojego i mojego zmartwychwstania. Jest również obrazem wzbudzenia do nowego życia. Dzięki temu, że Jezus zmartwychwstał, w mocy tego zmartwychwstania, ja i ty możemy żyć nowym życiem. Mówi apostoł Paweł, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe.
Bez zmartwychwstania Jezusa nie ma możliwości, nie ma mocy, aby prowadzić nowe życie. Wszyscy żylibyśmy starym życiem, będąc nadal duchowo martwi, ale, a jednak Chrystus zmartwychwstał. Powstał z martwych nie po to, aby zapisać się na kartach historii świata jako najważniejsze wydarzenie w dziejach ludzkości, ale zapisać się lub wpisać do Twojego i mojego serca. On powstał z martwych, aby przez swojego ducha żyć w Tobie i we mnie. On zmartwychwstał, aby pokazać, że to, kim był, to, co mówił, skąd pochodzi, jest prawdą. Prawdą, która może zmienić Twoje i moje życie. Jezus powstał z martwych i żyje. Ale czy żyje w Twoim sercu i w Twoim życiu? Drugą stację, przypominającą nam uczniów przy pustym grobie, refleksje z tym związane i fragment z Ewangelii Łukasza, przeczyta ksiądz Wiesław Kamiński. Pusty grób jest wymownym świadectwem zmartwychwstania. Trzeba powiedzieć, że pierwszymi w pustym grobie były kobiety. One, gdy, jak mówi ewangelista Łukasz, wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko 11 i wszystkim pozostałym, a były to Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba i inne z nimi, opowiadały to apostołom. Lecz słowa te wydały się im czczą gadaniną i nie dali im wiary. Uczniowie myśleli sobie pewnie, że kobiety zrobiły coś nie tak. Może pomyliły grób, może coś im się wydawało. Takie babskie, niepewne gadanie. Łukasz zapisał też, że Piotr wybrał się i pobiegł do grobu. Schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna i wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Według Łukasza Piotr uwierzył dopiero, gdy mu się Pan ukazał. Widać, że apostołowie mieli problem z wiarą w najważniejszy dogmat chrześcijaństwa, czyli w zmartwychwstanie Chrystusa. Tyle razy im o tym mówił. Ale może słów Pana Jezusa o zmartwychwstaniu nie traktowali poważnie. Może myśleli, że to jest kolejna przypowieść, której głębi należy się jakoś doszukać. No bo przecież jak to możliwe, aby pokonać śmierć? Nikomu się to nie udało. Nawet najwięksi prorocy nie zmartwychwstali. Leżące płótna są jednak dowodem na to, że nie wykradziono ciała. Złodzieje mający na karku strażników nie zajmowaliby się zdejmowaniem z ciała Jezusa płócien i składaniem ich. Czyniliby wszystko w pośpiechu. Płótna były jednak złożone i chusta zwinięta. To tak, jakby Pan Jezus posłał po sobie posłanie. Postawa Jana, apostoła, który dla innych był może zbyt młody, by dać wiarę, by dać jemu wiarę, jednak bardzo przemawia. Jan zobaczył leżące płótna, ujrzał i uwierzył. Może dlatego, że w przeciwieństwie do innych nie miał jakichś oczekiwań, planów wobec Jezusa, jakichś pomysłów na to, jak Pan Jezus powinien działać. On, umiłowany uczeń, po prostu kochał. Pusty grób i płótna i chusta są zaproszeniem do wiary nie tylko w zmartwychwstanie Pana Jezusa, ale przede wszystkim do wiary w słowa Pana Jezusa. Bez wiary nie można podobać się Bogu, a wiara przenosi góry. Dzisiaj trzeba powiedzieć: wierzę, że słowa Twoje, Panie, dają życie wieczne. Amen. Trzecia stacja przypomina nam o objawieniu się
zmartwychwstałego Pana, Marii Magdalenie. Zanim wysłuchamy refleksji związanej z tą stacją, którą podzieli się ksiądz Jacek Zdrojewski z Kościoła Polsko-Katolickiego. Ewangelia świętego Jana opisuje, jak to Maria Magdalena stoi przed grobem. Czuwa, płacze, zdziwiona, przestraszona, zagląda tam. Widzi dwóch aniołów. Siedzą tam, gdzie leżało ciało. Przerażona. Pewnie jeszcze bardziej zanosi się płaczem. Pyta się, gdzie jest ciało? Niewiasto, czemu płaczesz? Zabrano mego Pana. Po chwili Pan stanął przy niej. Pyta, czemu płaczesz, kogo szukasz? Ona, sądząc, że to ogrodnik, mówi, Panie, tylko Ty go przyniosłeś, powiedz gdzie? Nie poznała go. Przecież to dziwne. Przecież tak czekała na Chrystusa, tak go szukała. Czyżby ten sam problem, który mieli apostołowie? Nie do końca wierzyła w zmartwychwstanie, a może nie poznała go z nerwów? Ale trwała i czuwała. I była pierwszą osobą, której ukazał się zmartwychwstały. Przecież Maria Magdalena tak naprawdę nie cieszyła się dobrą opinią. Można powiedzieć, że popadanie w problemy to jej codzienność. A Jezus jej podał dłoń. W ten sposób odcisnął się w jej życiu. Odcisnął piętno, pomógł jej przetrwać wszystkie życiowe burze, zawieruchy, trudności. Ona mu tego nie zapomniała. Dlatego trwała przy nim do końca. Znalazła się w jednej z najtrudniejszych życiowych sytuacji. Umarł przecież ten, kto był dla niej ważny. Ta jej miłość, może jeszcze niedoskonała, wymagała pewnego oczyszczenia, ale kochała Chrystusa szczerze. Szukała Go. Często i my szukamy. Tyle jest różnych problemów w naszym życiu. Tyle chwil trudnych, by szukać Chrystusa. Tyle, że Maria Magdalena była dlatego, że kochała. A my często szukamy Chrystusa dopiero, gdy się boimy. Kiedy trudno, kiedy ciężko. Wówczas, zgodnie z przysłowiem, jak trwoga, to do Boga. Panie Jezu mocy, pomóż nam odłożyć na bok naszą fałszywą dumę. Pomóż nam przyjmować Ciebie, Twoją pomoc, Twoją obecność w drugim człowieku. I pomóż nie zapomnieć o tych, którzy podają nam dłoń, tak jak Ty ją nam podajesz. I pozwól nam cieszyć się Twoim zmartwychwstaniem, prawdziwie w nie uwierzyć, w tą moc, która jest skierowana do nas. Bo przecież Ty jesteś naszą mocą. Ty jesteś naszą siłą. Ty możesz nam pozwolić na wszystko. W imię wiary, w imię miłości. Daj nam, Panie, odnaleźć Ciebie. Czwarta stacja przypomina nam o tym, jak zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus. Refleksją podzieli się ksiądz Dawid Carbonare z Ewangelicznego Kościoła Metodystów. Siostry i bracia, na kartach Ewangelii Łukasza czytamy, jak zmartwychwstały Pan dołączył się do dwóch uczniów idących do miejscowości Emaus. Pan Bóg jednak nie pozwolił im, by rozpoznali współtowarzysza tej wędrówki.
Oni zaczęli opowiadać o procesie Pana, Jego ukrzyżowanie i o swoich pogrzebanych nadziejach, o swoich wątpliwościach. Jezus zwrócił im jednak uwagę, że nie uświadomili sobie, że była to dokładnie ta droga, którą prorocy Starego Testamentu przepowiedzieli dla Mesjasza, że najpierw musi cierpieć, potem zostanie wywyższony. Zaczął im objaśniać wszystkie pisma, które mówiły o nim sam. Kiedy uczniowie zbliżali się już do swoich domów, zaprosili i namówili współtowarzysza tej drogi, aby u nich został na noc. Chcieli, aby jeszcze z nimi został. Kiedy zasiedli do wieczornego stołu, gość zajął miejsce gospodarza. Skromny posiłek stał się sakramentem, a ich dom stał się domem Bożym. Ci, którzy go przyjmują, sami zostaną przyjęci. Tych dwoje otworzyło dla niego swój dom, a on teraz otworzył im oczy. Rozpoznanie zmartwychwstałego i społeczność z nim ma więc miejsce przy słowie i przy wspólnym stole. Przy nauczaniu o słowie poczuli jakby urzeczywistnianie słowa psalmu 39. Serce w moim wnętrzu rozgorzało, gdy rozważałem, zapłonął w nim ogień. Przy stole otworzyły im się oczy przy żywym, zmartwychwstałym Zbawicielu. My, słudzy Ewangelii, w roku 2021 mamy Biblię, znamy Słowo, wiemy o Zbawicielu, wierzymy w Niego. Wielu z nas nawet zna się na teologii. To dlaczego? W takim razie nadal mamy zamknięte, zasłonięte oczy. Czy jednak może tym razem nie zależy to od nas samych, że nie widzimy? Dlaczego oni potrafili nieznajomego zaprosić, przyjąć go, gościć? Dlaczego oni potrafili kierować się sercem, a my, własnych braci, siostry, bliźnich, odrzucamy, oddzielimy od siebie i odwracamy się plecami i uznajemy za gorszych? Czy dopiero Jego powrót? Czy znowu On musi wrócić i zająć miejsce gospodarza, byśmy otworzyli oczy? Czy dopiero wtedy będziemy zdolni do tego, aby widzieć, jak nasze podziały niszczyły tą braterską miłość, którą On nam przecież nakazał, byśmy wobec siebie mieli, by być poznawani jako Jego uczniowie? Czy nie czujemy w nas takie dziwne rozgrzanie serc wtedy, kiedy rozważamy Słowo, które zachęca i zobowiązuje nas w taki sposób, że nie możemy się już tego oprzeć, aby jak ci uczniowie mimo późnej pory biegać do miasta i głosić, że Jezus żyje, że zmartwychwstał, że jest Synem Bożym. Dla nas, drodzy w Panu, nie jest jeszcze za późno. A Ewangelię nie tylko możemy, nie tylko powinniśmy głosić razem, lecz to nasze powołanie, by głosić razem zwycięstwo życia nad śmiercią, ostatecznego zwycięstwa wiary, nadziei i miłości, a z tych ta największa, miłość. Jezus żyje, to i my żyć będziemy. Amen. Piąta stacja przypomina nam o tym, jak zmartwychwstały Pan objawia się przy łamaniu chleba. Refleksją podzieli się ksiądz Semko Koroza z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.
Wiele rzeczy zdarzało nam się z Dawidem robić razem. Teraz razem zajmujemy się tym samym tekstem. Jezus daje rozpoznać się przy łamaniu chleba, ale co było najpierw, zanim ten chleb zaczął łamać? Najpierw spotyka swoich uczniów w drodze do Emaus. Przede wszystkim droga. Droga to symbol duchowego zmagania, poszukiwania, wzrostu. Tylko że drogi w Biblii mają swoje kierunki. Tak naprawdę jedynym właściwym jest ten, który wjedzie do Jerozolimy. Wtedy wchodzimy. Do Jeruszalaim zawsze się wchodzi. Wszystkie inne, takie jak droga do Egiptu, do domu niewoli, schodzą. Schodzą, oddalając człowieka od jego Stwórcy. Uczniowie nie idą do Jerozolimy. Uczniowie Jezusa z Jerozolimy uciekają. Może to nie byli ci z 11, którzy towarzyszyli mu przez cały czas, którzy byli najbliżej niego, do których najczęściej przemawiał, wyjaśniał, zmagał się z ich wątpliwościami i niewiarą. To byli ci, którzy też z nim byli, ale tak troszkę dalej. Dalej przestrzennie, bo nie należeli do 12 i dalej może teologicznie w swoich oczekiwaniach. Może to byli ci, którzy chcieli uwierzyć, że Jezus jest Mesjaszem politycznym, że doprowadzi do wyzwolenia Izraela, że będzie wodzem, przywódcą militarnym. A może nie. A może to byli tacy uczniowie jak my dzisiaj po 2000 lat, wierzący w Jezusa Chrystusa, a jednak ta wiara, którą żywili, okazała się nie na tyle duża, żeby chociaż pozostali tam, gdzie już byli, w Jeruszalaim. Żeby chociaż pozostali oczekując tego, co przecież Jezus tak często zapowiadał. Zmartwychwstania. Uczniowie odchodzą, żeby nie powiedzieć uciekają z Jerozolimy i w zasadzie powinniśmy nie usłyszeć niczego więcej o nich. Jaka dobra książka nie kończy się happy endem w naszych czasach. To powinny być historie o tych, którzy zostali, walczyli, zwyciężyli, stali się martyrami wiary, a nie o tych, którzy uciekali. A jednak ewangelista inspirowany Duchem Świętym poświęca im uwagę, żeby pokazać coś jeszcze. Pokazać opowieść o dobrym pasterzu w praktyce. Pokazać to, że Jezus nie tylko gadał o tym, że pasterz zostawia 99 owiec, żeby znaleźć tę jedną, która zginęła, choć nie ma żadnej równowagi między ryzykiem, na jakie wystawia te wierne, dla odzyskania tej jednej nieposłusznej. Jezus tutaj jest dobrym pasterzem, który spotyka swoją zagubioną owcę tam, gdzie ona zginęła. W jej strachu, w jej niewierze, w jej niezrozumieniu, cokolwiek to było, co spowodowało, że ci uczniowie odeszli. Spotyka ich i zamiast łajać, to przecież tak często się zdarza nam, nauczycielom, prawda? Mamy takie powołanie do pokazywania, że tu jest prawda moralna, a tam jej nie ma. Zamiast ich łajać, zamiast ich krytykować, idzie z nimi. Odchodzi sam od siebie, jeżeli można tak powiedzieć. Odchodzi sam od siebie i wyjaśnia im krok po kroku to, czego oni nie zrozumieli. Pokazuje im, na czym naprawdę polega droga, podążanie za Jezusem. Pokazuje im to tak, że w końcu zapraszają Go na nocleg, bo nie chcą przestać słuchać. Coś dotyka ich serc, coś dotyka ich umysłów, ale nie na tyle mocno, żeby zobaczyli, że koło nich stoi ten, któremu towarzyszyli tak długo. To jest tak jak we wszystkich tych opowieściach o spotkaniu zmartwychwstałego Jezusa. Ludzie, którzy towarzyszyli Mu latami, nagle nie poznają Go. Nagle nie wiedzą, z kim mają do czynienia. To z kolei skłania mnie zawsze do zapytania, czy po tych 2000 lat refleksji, które mamy za sobą, refleksji nad Bożym Słowem, nad historią zbawienia, nad właśnie tym zmartwychwstaniem, o którym tutaj mowa, czy po tych 2000 lat refleksji nad tym ja poznaję Jego twarz? Ty poznajesz Jego twarz. Czy my w ogóle wiemy, o kim my mówimy? W kogo my wierzymy? Uczniowie nie byli jacyś specjalnie źli. To nie jest przykład czarciego pomiotu albo najbardziej nieudanych homo sapiens na planecie Ziemia. To są normalni ludzie, tacy jak my, tacy jak ja. Z moją niewiarą, moimi wątpliwościami, moją ślepotą, moją głupotą i moją pychą, które powodują, że nie poznaję twarzy tego, kto zawsze jest koło mnie.
Oni poznali go po łamaniu chleba. Tylko wtedy było już jakby trochę za późno, bo właśnie wtedy zniknął. Ale czy było za późno? Nie, bo przecież wrócili do Jerozolimy i opowiedzieli o tym, co się stało. Stali się częścią tego tłumu ludzi, który od tamtej pory zwiastuje zmartwychwstałego Jezusa. Więc nie było za późno. Dobry pasterz osiągnął swój zamierzony cel. Doprowadził zagubioną owcę do stada, do owczarni, do swego królestwa. Oby doprowadził też i nas, oby doprowadził też i mnie. Ale najważniejsze w tym wszystkim, dla mnie przynajmniej, jest nawet nie to, czy w moim wypadku osiągnie sukces i czy wrócę do stada, ale to, że On chce mnie tam doprowadzić. Jest gotów być ze mną, nawet wtedy, kiedy ja nie jestem gotów być z Nim. Jest gotów zostawić wszystko i wszystkich, żeby stanąć koło mnie, żeby być tu, teraz, dotykać serca, umysłu i przywrócić mnie swojej miłości. I za to Go kocham. Nie tylko za to, ale za to też. I do takiej miłości zapraszam was wszystkich, siostry i bracia. Amen. Szósta stacja przypomina nam, jak zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom. Refleksją podzieli się ksiądz Arkadiusz Raszka z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Z 24 rozdziału Ewangelii Jana przeczytam dwa wiersze, 36 i 37. Jezus stanął pomiędzy nimi i powiedział: pokój wam. Oni przerazili się i przestraszeni myśleli, że widzą ducha. Drodzy, Jezus nie straszy. Zmartwychwstały Jezus, pojawiając się między uczniami, nie był duchem, ani zjawą, ani widmem, ale był osobą z krwi i kości. Ewangelista Łukasz pisze, że Jezus, chcąc zapewnić uczniów o cielesności, czyli o autentyczności zmartwychwstania, pozwolił im namacalnie przekonać się o tym fakcie. A nawet wykonał mały eksperyment. Zjadł z nimi posiłek. A przecież duchy tego nie robią. Jezus spotkał się ze swoimi uczniami, by posłać ich w świat, by głosili dobrą nowinę o Ewangelii, dobrą nowinę o zmartwychwstaniu i czynili pokój. Mimo upływu wieków, drodzy, ta misja jest wciąż aktualna. Warto jednak od czasu do czasu dokonać pewnego podsumowania, sprawdzenia, na jakim etapie jesteśmy. Zadać sobie pytanie, jak nam idzie realizowanie tej Jezusowej misji. Mogą być nam w tym pomocne na przykład takie pytania. Czy aby na pewno dzisiaj nadal głosimy żywego Jezusa? Czy może przypadkiem gdzieś po drodze nie zaczęliśmy głosić jakiejś zjawy, ducha, kogoś, czegoś nierealnego, oderwanego od rzeczywistości, abstrakcyjnej idei, teorii chrześcijańskiej? Co prawda pięknymi słowami, bardzo pięknej teorii, ale ciągle teorii, której brakuje jeszcze wiele. Brakuje przełożenia na praktykę. Czy współcześnie, przypadkiem, nie zamknęliśmy też Jezusa w sferze idei, w sferze rytuałów albo w kodeksach prawnych, czy też może w literze księgi? Tak, tej księgi. Tej oprawianej w piękne oprawy i złocenia. Czy nie zamknęliśmy tam Jezusa? Czy Bóg, którego pokazujemy innym ludziom, jest Bogiem pokoju? Czy może raczej strachu i lęku, jak na zjawy mi ducha przystało? Jakiego Boga pokazujemy światu, innym ludziom? Zastanówmy się też, czy patrzący na nas świat potrafi dostrzec między nami, w nas i przez nas Chrystusa. Chrystusa, który jest żywy i który ma realny wpływ na to, jakim jestem. Który ma realny wpływ na moje życie. Drodzy,
To właśnie od zmierzenia się z tego rodzaju pytaniami zależy właśnie powodzenie tej misji, którą Jezus w Ewangelii Jana pozostawia swoim uczniom. Misji głoszenia Ewangelii. Czy zmierzymy się z tymi pytaniami? Czy staniemy w prawdzie, z prawdą w oczy? Amen. Stacja siódma. Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom łaskę odpuszczania grzechów. Refleksją podzieli się ksiądz Stanisław Bankiewicz z Kościoła Starokatolickiego Mariowitów. Postawa uczniów zmienia się wtedy, gdy osobiście spotykają Jezusa w wieczerniku. Dopiero teraz naocznie upewniają się o tym, że On nie tylko zmartwychwstał, ale przyszedł do nich, bo ich kocha. Można nawet powiedzieć, tęskni za nimi. Było to dla nich zupełnie zaskakujące doświadczenie, gdyż apostołowie bali się spotkania z Nim, z tym, którego zawiedli. Jezus o tym wie. Uspokaja ich słowami: pokój wam. W ten sposób zmartwychwstały zapewnia swoich uczniów, że szuka ich nie po to, by objawić swoje zwycięstwo, lecz po to, by objawić i dać im swoją miłość, by umocnić i przemienić ich, by powołać ich na nowo na swoich świadków. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Powrócił po to, by apostołów i każdego z nas upewnić, że los człowieka jest dla niego ważniejszy niż jego własny. Powrócił, by potwierdzić, że on jest tym, który najbardziej kocha. Jest tym, który kocha wszystkich. Zarówno tych, którzy wydali go na śmierć, tych, którzy go ukrzyżowali, jak i tych, którzy go opuścili. Zmartwychwstały Pan pokazuje swoim uczniom przebite dłonie i bok. Umacnia ich Duchem Świętym i przekazuje władzę odpuszczania grzechów. Owocem śmierci zmartwychwstania jest pojednanie ludzkości z Bogiem. Kościół jest po to, by rozdzielać nam wszystkim zbawcze owoce naszego Pana i Mistrza. Kościół jest ciałem Chrystusa, a duszą tego ciała jest Duch Święty. Dlatego Jezus przekazuje uczniom tegoż Ducha. Nowe życie z Panem Jezusem wskazuje na zysk nas wszystkich, którzy zapragną oczyścić się u źródła Jego miłosierdzia. Miłosierdzie Boga ma się rozlać na cały świat dzięki służbie uczniów, którzy przyjmują Ducha Świętego. Ta służba, odpuszczenie grzechów, jest dziełem Ducha Świętego, który także przekonuje człowieka o jego grzechu, prowadzi do skruchy i otwiera na dar przebaczenia, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. Oto decyzja Jezusa, która niesie nadzieję nam, grzesznikom, ufającym w Jego miłosierdzie. Amen. Teraz połączymy dwie stacje, bo chcielibyśmy dać możliwość zespołowi, żebyście usiedli sobie na chwilkę. A będziemy mogli wysłuchać dwóch stacji, jednej po drugiej. Pierwsza to przypomnienie o tym, jak zmartwychwstały Pan umacnia wiarę
Tomasza. Refleksją podzieli się ksiądz biskup Marek Marczak z Kościoła Rzymskokatolickiego, a po nim ksiądz Michał Makula z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przypomni nam spotkanie Jezusa z uczniami nad jeziorem. Bardzo proszę. Z Ewangelii według świętego Jana. A po 8 dniach jego uczniowie znowu byli w domu, a z nimi Tomasz. Chociaż drzwi były zamknięte, Jezus przyszedł, stanął pośrodku i powiedział: pokój wam. Następnie oznajmił Tomaszowi: podnieś tu swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś swoją rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niewierzącym, lecz wierzącym. Wyznał mu Tomasz: mój Pan i mój Bóg. Jezus mu powiedział: uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. W sercu każdego z nas, na podobieństwo serca Tomasza apostoła, może pojawiać się przekonanie, że gdybym zobaczył Jezusa twarzą w twarz, tak jak inni uczniowie, moja wiara w Niego byłaby prostsza, być może zniknęłyby nawet wszelkie wątpliwości. Ośmielam się tak myśleć także dlatego, że w spotkaniu z Tomaszem Jezus co prawda delikatnie go strofuje, że wybrał drogę upewniania się zamiast drogi wiary. Ale też wydaje się, że rozumie takie podejście i daje Tomaszowi dowody, których on żądał. Jezus błogosławi wszystkim wierzącym, którym takie dowody nie są potrzebne. Ale przecież nie odrzuca Tomasza. Może więc i ja mogę liczyć na doświadczalne budowanie mojej wiary. Święty Jan Ewangelista opisuje Tomaszowe trudności w wierze i jego doświadczenie wiary w żyjącego Jezusa w kontekście wspólnoty uczniów. Zmartwychwstały przychodził do uczniów, kiedy byli razem, kiedy byli wspólnotą. Tomasz przeżywał trudności w wierze w Jezusa żyjącego, kiedy nie było go razem z innymi uczniami. Kiedy nie był z nimi jedno, kiedy brakowało go we wspólnocie. Ewangelia wyraźnie podpowiada nam, że zmartwychwstały chce przychodzić do nas, chce objawiać się nam, a nawet więcej, chce, byśmy mogli dotykać jego ran i namacalnie przekonywać się o jego obecności, kiedy tworzymy wspólnotę wszystkich uczniów, kiedy nie brakuje ani jednego Tomasza. Zmartwychwstały chce przychodzić do nas jako do wspólnoty uczniów niepodzielonych. Ale pocieszająca jest Ewangelia. Mówi o decyzji Tomasza, aby w końcu przyjść do innych uczniów. Być może zdecydował się na to właśnie dlatego, że chciał zobaczyć Jezusa, a słyszał, że Ten przychodzi do nich, kiedy są razem, a nie oddzielnie. Pocieszająca jest Ewangelia, opowiadająca o tym, że zmartwychwstały tyle razy przychodził do uczniów, aby mogli doświadczać Jego obecności, dopóki nie byli wszyscy razem. Dopóki nie stanowili jednej wspólnoty. To jest Jego zachęta, abyśmy wiary nie szukali oddzielnie, ale abyśmy doświadczenia wiary szukali razem, abyśmy cieszyli się Jego obecnością, gdy jesteśmy jedną wspólnotą. Wreszcie pocieszająca jest Ewangelia, która opowiada o Jezusie zmartwychwstałym, który mimo podzielenia uczniów, mimo zaniedbań Tomasza, ciągle szuka okoliczności, kiedy jesteśmy razem, aby nam błogosławić, abyśmy razem mogli wyznawać, że On jest naszym Panem, że On jest naszym Bogiem. Panie Jezu, Ty umocniłeś wiarę Tomasza, umacniaj naszą wiarę. Umocnij naszą wiarę, bo jesteśmy razem. Umocnij naszą wiarę, bo chcemy tworzyć jedną wspólnotę Twoich uczniów. Amen.
Stacja dziewiąta opisana jest w Ewangelii Świętego Jana w 21 rozdziale, w pierwszych 14 wierszach. Ja przeczytam tylko jeden wiersz, wiersz trzeci. Szymon Piotr powiedział do nich: idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: idziemy z tobą. Wyszli i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. To jest trzecie spotkanie uczniów ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem. Ale oni ciągle mentalnie jeszcze są przy Wielkim Piątku. Dla nich ich myśli, ich świat ciągle krążą wokół ukrzyżowania. Dla nich projekt pod tytułem Jezus Chrystus, Wielki Piątek, został zakończony. Może myślą, że zmarnowali 3 lata. Może myślą, że ten czas, który poświęcili, by iść za Jezusem, źle został przez nich wykorzystany. I co robimy w takich momentach, kiedy czujemy zawód, kiedy nie układa się to tak, jak sobie wymarzyliśmy, jak chcielibyśmy, by było? Często takim wentylem bezpieczeństwa jest powrót do przeszłości, do tego, co znaliśmy, do tego, w czym czuliśmy się bezpiecznie, z czego wyszliśmy. Ale ta Ewangelia pokazuje nam, że projekt pod tytułem powrót do przeszłości jest niemożliwy. Oni wrócili do swoich dawnych zawodów, wypłynęli na Jezioro Galilejskie, ale nic nie złowili. I może też dzisiaj wielu z nas przeżywa coś podobnego. Może i dzisiaj w nas jest taka tęsknota, by było tak, jak było jeszcze przed rokiem, 10 laty. Kiedyś to była domena ludzi starych, do których przychodziliśmy, którzy wspominali, którzy mówili: kiedyś to były czasy, kiedyś to byli księża, kiedyś to byli nauczyciele, kiedyś to była młodzież. A dzisiaj często młodzi ludzie tęsknią za przyszłością. Ta Ewangelia pokazuje nam, że tylko w spotkaniu z Jezusem Chrystusem możemy uczynić każdy kolejny krok w przyszłość, że musimy doświadczyć śmierci. To bardzo obrazowo pokazuje ta scena opisana w tej Ewangelii, kiedy Szymon Piotr wskakuje do jeziora. Dobrze wiemy, że też Jezioro Galilejskie często w Biblii nazywane jest morzem, a morze dla tamtych ludzi to było siedlisko demonów, zła, znajdowało się blisko Szeolu. A więc Szymon Piotr, skakując do wody, doświadcza śmierci, ale płynie w stronę Chrystusa i rozpoczyna się coś nowego. Wyciągają 153 ryby, kolejny symbol. W tamtych czasach wierzono, że w Jeziorze Galilejskim żyją 153 gatunki ryb. A więc posłanie do całego świata, całość, pełnia. Nie jesteście tylko dla jednych wybranych, ale jesteście posłani do wszystkich. A zanim wyruszą, Chrystus daje im rybę i chleb, posila ich. Jeżeli jest w nas tęsknota za przeszłością, jeżeli mamy jakieś niepozamykane sprawy z przeszłości, nie bójmy się tego zamknąć. Nie bójmy się umrzeć dla przeszłości i zmartwychwstać do nowego, do czego dzisiaj zachęca nas Jezus Chrystus. Amen. 10. stacja. Zmartwychwstały Pan przekazuje prymat Piotrowi. Refleksją podzieli się ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś z Kościoła Rzymskokatolickiego. Ja będę czytał dłużej, ale mówił krócej. Z Ewangelii według świętego Jana z 21 rozdziału. Kiedy spożyli śniadanie, Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie bardziej niż ci? Odpowiedział:
Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Powiedział mu, paś moje baranki. Zapytał go znowu po raz drugi. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odpowiedział, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Powiedział mu, troszcz się jak pasterz o moje owce. Zapytał go po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Piotr się zasmucił, że zapytał go po raz trzeci, czy kochasz mnie? I odpowiedział mu, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Powiedział mu Jezus, paś moje owce. Zapewniam Cię. Kiedy byłeś młodszy, przepasywałeś się sam i chodziłeś dokąd chciałeś. Gdy jednak się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce i ktoś inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To zaś powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A gdy to powiedział, oznajmił, pójdź za mną. Ta stacja jest zatytułowana Zmartwychwstały Pan przekazuje Piotrowi prymat albo władzę pasterską. Czy naprawdę Pan przekazuje Piotrowi jedynie władzę? Z całą pewnością nie. Przekazuje mu w tej samej chwili jeszcze dwa wezwania. Do męczeństwa i do uczniostwa. Przekazuje mu, to prawda, władzę pasterską, paś moje owce. I natychmiast, jakby jeszcze na tym samym oddechu, zapowiada mu męczeństwo, to, jaką śmiercią uwielbi Boga. Mówi mu, wyciągniesz swoje ręce, ktoś inny cię przepasze, poprowadzi dokąd nie chcesz. Następnie zaraz potem wzywa go po raz kolejny w życiu, by stał się jego uczniem. Pójdź za mną. Tak więc Pan nie tylko przekazuje, ale również objaśnia pasterską władzę w jego kościele. Mówi, że ona nie ma innego tronu niż krzyż. Oraz, że nie może jej pełnić ten, kto przestał być uczniem. Kto nie rozumie, iż każde kolejne powierzenie jakiejkolwiek kościelnej odpowiedzialności czy władzy jest najpierw ponownym wezwaniem do uczniostwa. Uwielbiam Cię, Zmartwychwstały Panie. Dziękuję za powołanie pasterskie, powołanie do radykalnego świadectwa i powołanie na ucznia. Pomóż mi na wszystkie te trzy powołania razem odpowiedzieć. Amen. Stacja 11. Zmartwychwstały Pan zawierza uczniom misję wobec świata. Refleksją podzieli się ksiądz Semko Koroza.
Ksiądz Wiesław, patrząc mi przed chwilą przez ramię, mówi, 6 stron. A ja na to, ale nie widziałeś tych następnych 14. Postaram się jednak nie przesadzać z długością, natomiast jest w tej stacji coś, czym chcę się z wami, siostry i bracia, podzielić. Ale najpierw słowa Ewangelii, na których stacja się opiera, pochodzące z Ewangelii według Mateusza z 28 rozdziału, wierszy od 16 do 20. Potem 11 uczniów udało się do Galilei, na górę, którą Jezus im wskazał. A gdy go zobaczyli, złożyli mu pokłon. Niektórzy jednak powątpiewali. Wtedy Jezus zbliżył się i oznajmił im, została mi dana wszelka władza w niebie i na ziemi. Idąc więc, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Znów ta sama historia. Ludzi, którzy konfrontują się ze zmartwychwstałym Jezusem. Ludzi mu najbliższych, ludzi towarzyszących mu tak długo, a jednak nie będących w stanie pozbyć się wszelkich wątpliwości, które w nich mieszkają. Ale z drugiej strony jest to jeszcze inna historia. Historia Bożego powołania, pomimo tych wątpliwości. I dlatego jest taka optymistyczna i dlatego jest taka ważna dla mnie. Ja też miewam wątpliwości, ja też upadam, ja też gubię się, ja też mam chwilę, kiedy nie czuję żadnego optymizmu. Może w tym jestem bardzo ludzki, a może bardzo nieludzki, może bardzo wyjątkowa jest ta moja słabość. Ale jednak w tej słabości zawsze słyszę te właśnie słowa, bo one są jednymi z pierwszych, które usłyszałem po moim nawróceniu. One nadały sens mojemu nawróceniu. Spowodowały, że nie stało się tylko faktem dokonanym. To byłby chyba nonsens teologiczny, nawrócenie jako fakt dokonany, jako czynność zamknięta. Ale że popchnęły mnie i do tego, czym zajmuję się, czyli do bycia duchownym i do tego, w jaki sposób postrzegam siebie jako chrześcijanina, jako tego, który pomimo wszystko, w całej swojej niedoskonałości staje się, czy ma się stawać nośnikiem Bożej doskonałości, Bożej pełni. Nie dlatego, że sam jest taki wyjątkowy, nie dlatego, że coś go aż tak zmieniło, nie dlatego, że nagle odkryłem, że jestem tą perłą w jednej z tysiąca małż, które gdzieś tam pływają, tą wyjątkową perłą. Wcale nie. Absolutnie nie jestem wyjątkowy. Wyjątkowy jest ten, kto mnie posyła. Ten, kto daje mi moc, żeby to posłanie działało, żeby Słowo Boże wychodziło z ust Pana i nie wracało bezproduktywnie, ale przynosiło owoc. Ale czy tylko ja jestem tak powołany? No to by było straszne. To by było straszne, gdybym tylko ja został przez Boga posłany. Na szczęście Jego posłanie dotyczy każdej i każdego z nas, siostry i bracia. Ale to na szczęście jest też takim sardonicznym Bożym poczuciem humoru, bo przecież skoro każda i każdy z nas ma iść i zwiastować, ma iść i nauczać, ma iść i chrzcić, no to jak możemy tego nie zrobić? Jak wytłumaczymy się z Twórcy, stając przed Nim, z tego, że nie spełniliśmy Jego powołania? Na szczęście, jak mówiłem, nie musimy być doskonali. On jest doskonały w tym, do czego nas posyła. Możemy z całą swoją ułomnością i niezrozumieniem i wątpliwościami wciąż jednak skutecznie głosić skuteczne słowo Pana. A więc idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, co nam Bóg przekazał i nakazał. A w tym wszystkim, co uczynimy, nie będziemy sami, ale On będzie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen. 12. stacja. Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca. Refleksją podzieli się pastor Fryderyk Domaracki ze społeczności ewangelicznej. W Ewangelii według świętego Łukasza w 24 rozdziale od 44 do 51 wersetu czytamy, jak zmartwychwstały Jezus przemówił do swoich uczniów. To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was,
gdy jeszcze byłem z wami. Musi wypełnić się wszystko, co jest napisane o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli słowa, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich: tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie upamiętanie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście tego świadkami. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni w moc z wysokości. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich, a kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. To bogaty w treść fragment z Ewangelii, ale pozwólcie, że zwrócę naszą uwagę na wstępowanie Syna do Ojca. Werset 51 o tym mówi, że kiedy Jezus im błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Ale co to znaczy? To znaczy, że Syn wraca do Ojca, że wraca do swojej chwały, jaką miał przed zstąpieniem na ziemię. Powiada się, że w historii ludzkości nie było nikogo, kto tak bardzo został poniżony jak Jezus. On stąpił z nieba, z atmosfery chwały, miłości na ziemię, gdzie doświadczył wielu niesprawiedliwości, wielu upokorzeń, począwszy od żłobu w Betlejem, aż po hańbiącą śmierć na krzyżu Golgoty. Ale także powiada się, że w historii ludzkości nikt inny nie został tak bardzo wywyższony jak Jezus. On wstąpił do krainy umarłych, ale po to, by ogłosić swoje zwycięstwo. W swoim zmartwychwstaniu Jezus odniósł zwycięstwo nad śmiercią, nad grzechem, nad szatanem, ale w tym zmartwychwstaniu dzieje się coś jeszcze. Następuje zwrot ku Jego wywyższeniu. I tym kolejnym krokiem ku wywyższeniu Jezusa jest Jego wstąpienie do Ojca. Ale po co? Odpowiedź daje nam Pismo. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 12 werset mówi nam: On usiadł po prawicy Bożej. Niezwykłe jest w tym jednak to, że On usiadł po prawicy Bożej nie tylko jako Bóg, ale jako człowiek. Tak więc nie ma kogoś spośród ludzi, który by tak bardzo został wywyższony jak Jezus. My w niebie, ludzie, mamy tam swojego przedstawiciela. Zmartwychwstały Jezus zasiadł po prawicy Bożej, ale nie po to, żeby teraz wiecznie odpoczywać. Jego arcykapłańska służba trwa nadal. Jak oznajmia nam Pismo, On w niebie oręduje. Stawia się za nami. Ale to nie koniec Jego wywyższenia. Nadchodzi bowiem czas, że na imię Jezusa zegnie się każde kolano. Na niebie, na ziemi i pod ziemią. Że każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem, Władcą ku chwale Boga. Czasem mamy w życiu takie chwile, kiedy wydaje nam się, że zło triumfuje, a dobro jest upokorzone w swojej bezradności. Ale zmartwychwstanie Jezusa, Jego w niebo wstąpienie, przypomina nam, że nadchodzi kres mocy wszelkiego zła. Że nieuchronnie zbliża się triumf dobra. A ten, który zwyciężył śmierć, diabła, grzech, ten, który wstąpił do Ojca, powróci do nas. Tak jak nam to obiecał. Swoją refleksję zakończę słowami, jakie anioł skierował do zadziwionych uczniów Jezusa, gdy ten wstępował do Ojca. Mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście wstępującego go do nieba. A my oczekujemy Jego przyjścia. Amen.
Stacja 13 przypomina nam oczekiwanie uczniów z Marią na Ducha Świętego. Refleksją podzieli się ksiądz Stanisław Pankiewicz. Gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Będziecie moimi świadkami. Największym świadkiem jest Jego matka, Maryja. Bóg chciał, żeby ona wraz z apostołami przebywała w wieczerniku i trwała na modlitwie w oczekiwaniu na Ducha Świętego. Tam, gdzie rodzi się Kościół, nie mogło jej zabraknąć Matki Kościoła. Ona wyprasza Ducha Świętego nie dla siebie, ale dla nas. Jej pięćdziesiątnica dokonała się już w dniu zwiastowania, kiedy Duch Święty stąpił na nią, napełnił ją swoją mocą i wieloma łaskami. Maryja od pierwszej chwili istnienia napełniona była Duchem Świętym. Nie marnowała tej łaski, ale rozkwitała w niej i promieniowała nią na innych. Trzeba nam wszystkim przybliżyć się do Maryi, razem z nią prosić, aby Duch Święty stąpił i udzielił tej siły Ducha, abyśmy bardziej słuchali Boga niż ludzi. O Maryi w Piśmie Świętym Nowego Testamentu jest nie za wiele, ale pojawia się. Pojawia się, jest w kościele we wieczerniku razem z apostołami, modli się z nimi wszystkimi. Jest symbolem Kościoła jako matka. Matka Jezusa jest matką nas wszystkich wierzących. Przepiękny obraz Kościoła, który za chwilę wyjdzie z wieczernika, jest jak człowiek rodzący się z łona matki, gotowy do samodzielnego życia i wciąż rodzi na nowo nowych uczniów Jezusa, aby iść z misją do świata, konieczna jest jedność uczniów i trwanie na modlitwie. Święta Maria Franciszka Kozłowska w dziele Wielkiego Miłosierdzia napisała: wszystko na większą chwałę Bożą i cześć Przenajświętszej Panny Maryi. Bo jak są nieustanne wysiłki przeciwko Bogu i Kościołowi, tak jest potrzebna nieustająca pomoc Maryi. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Kościół, naszą Matkę. Przywróć Jego jedność. Wzmocnij ducha, ducha modlitwy. Naucz nas kochać Kościół, jak kocha się Matkę. Amen. Naszą wędrówkę drogą światła, śladami zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa zakończy 14 stacja, która przypomina nam, jak zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha Świętego. Refleksją podzieli się współgospodarz tej uroczystości i transmisji, pastor Roman Baranowski z Kościoła Chrześcijan Baptystów. Na początku drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich czytamy o tym, że uczniowie
Pana Jezusa przebywali w jednym miejscu. Oczekiwali na wypełnienie danej przez Chrystusa obietnicy. W tym rozdziale czytamy, że wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Kilka lat temu w czasie swoich studiów doktoranckich usłyszałem pytanie zadane przez naszego wykładowcę. Pytanie to brzmiało: kto był pierwszym ewangelistą w dniu Pięćdziesiątnicy? Kto był pierwszym ewangelistą, czyli tym, który głosił dobrą nowinę w dniu Zielonych Świąt? Tak jak większość ludzi, myślałem, że jedynym ewangelistą w tym dniu, tego dnia, był apostoł Piotr. Mój wykładowca zwrócił jednak uwagę na wiersz 4 i 11 drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. W czwartym wersecie czytamy: i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Natomiast w 11 wierszu czytamy: zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kreteńczycy i Arabowie, wszyscy ich, jak słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Pierwszym rezultatem napełnienia Duchem Świętym było to, że uczniowie zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch Święty podawał. Drugim rezultatem tego napełnienia było to, że przybywający wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi, jak i prozelici, spośród wszystkich ówczesnych ludów, słyszeli, jak uczniowie Chrystusa w ich językach głoszą wielkie dzieła Boże. To Duch Święty był pierwszym ewangelistą w dniu Pięćdziesiątnicy. To On kierował uczniami, którzy w innych językach głosili wielkie dzieła Boże. Istotą początku drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich jest napełnienie Duchem Świętym, który uzdolnił uczniów Pana Jezusa do komunikowania wielkich dzieł Bożych w językach ludzi, którzy mogli je zrozumieć. Drugim ewangelistą w dniu Pięćdziesiątnicy był apostoł Piotr, który napełniony Duchem Świętym głosił Ewangelię. Głosił dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. To, o czym czytamy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, nie byłoby możliwe bez zesłania Ducha Świętego. Zesłanie Ducha Świętego przypomina nam, jak powstał Kościół i co jest jego istotą. Kościół zrodzony w dniu Pięćdziesiątnicy ma głosić Ewangelię w mocy Ducha Świętego. Zesłanie Ducha Świętego przypomina nam również o tym, że Kościół, tak jak i każdy pojedynczy chrześcijanin, nie może właściwie funkcjonować bez Bożej pomocy, bez działania w nas i poprzez nas Ducha Świętego. Jako młody człowiek lubiłem oglądać programy, które prowadził Adam Słodowy. Były to programy telewizyjne "Zrób to sam". Kościół sam w sobie nie może funkcjonować tak, jak Bóg zaplanował. Żaden chrześcijanin sam z siebie nie może żyć według Bożych wymogów. W chrześcijaństwie nie ma czegoś takiego jak "zrób to sam". W chrześcijaństwie nie ma również miejsca na postawę, którą można by opisać słowami "Boże, zrób to za mnie". Kościół, tak jak i chrześcijanin, nie może siedzieć z założonymi rękami i czekać, że Bóg za Kościół i za mnie wszystko uczyni. Życie chrześcijańskie jest współdziałaniem z Bogiem. Są rzeczy, które jedynie Bóg jest w stanie zrobić. Ale są też rzeczy, które Kościół, które ja muszę zrobić. Funkcjonowanie Kościoła według Bożych wymogów
tak jak i prowadzenie chrześcijańskiego życia, tak jak jest ono przedstawione na kartach Biblii, to zrób to razem z Bogiem. Nie zrób to sam. Nie Boże, zrób to za mnie, ale zrób to razem z Bogiem. Dlatego nasuwa się takie pytanie, czy korzystam z Bożej pomocy? Czy w swoim codziennym życiu poddaję się prowadzeniu Ducha Świętego? Amen. W imieniu gospodarzy bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za udział w tej czwartej ekumenicznej Drodze Światła. Na zakończenie powstańmy, wysłuchajmy słów błogosławieństwa. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan twarz swoją ku tobie i niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan swoje oblicze ku tobie i niech ci da pokój. Amen.